27 czerwca wspominamy świętego Tomasza Tuan, męczennika. Tomasz urodził się w 1767 roku na północy Wietnamu. Był katolikiem, katechistą i tercjarzem dominikańskim. Miał 73 lata, kiedy został aresztowany. W czasie przesłuchań nieugięcie wyznawał wiary w Boga. Nie złamało go ani przekupstwo, ani groźby, ani upokorzenia. Między innymi nagiego wystawiano go na szyderstwa i obelgi ludu. Jednak pewnego dnia po raz kolejny torturowany złamał się i dwukrotnie podeptał krzyż. Tłum drwił z niego, a on w tym momencie doświadczył łaski Bożej, uświadamiając sobie, jak ciężkim grzechem jest wyparcie się Pana Boga. Tomasz zapłakał, wyznał swój grzech i pokutował. To doświadczenie umocniło jego wiarę. Dzięki łasce Bożej znosił jeszcze cięższe tortury niż dotychczas. Kiedy mandaryn pokazowo zaprosił go na przyjęcie i zachęcał do jedzenia, by miał siły znów podeptać krzyż, Tomasz sprzeciwił się. Wtedy mandaryn w odwecie zabronił podawania mu jakiegokolwiek posiłku. W więzieniu Tomasz nie tylko był głodzony, ale często bity, na skutek czego stracił wzrok. Jeden ze strażników więziennych, który nie był chrześcijaninem, poruszony postawą Tomasza, z narażeniem swojego życia, potajemnie przynosił mu coś do jedzenia. Ponadto także ryzykując swoim życiem, przyniósł mu nowe ubranie, a stare, pokrwawione zabrał i oddał katolikom, by mogli mieć jego relikwie. Tomasz już w więzieniu był uważany za świętego. Ów strażnik, gdy widział, że życie Tomasza się kończy, powiedział mu tak jak dobry łotr Panu Jezusowi: pamiętaj o mnie, gdy będziesz w niebie. Tomasz Tuan zmarł 27 czerwca 1840 roku. Beatyfikowany został 27 maja 1900 roku, a kanonizowany 27 czerwca 1988 roku przez świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Tomasza, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.